Jeśli ktoś mówi o tym, że Pan Jezus nie istnieje, to ja odpowiem mu, że istnieje. Trzeba dawać świadectwo, że istnieje. Jestem dzieckiem Boga, w miłości Jego kreśla, w Jego Ja nie chcę co mieć, jestem dzieckiem doda. szczęść Boże. Kochani, trasa pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę właściwie od 1981 roku nie została zmieniona. Dzięki temu przechodzimy zawsze, co roku przez te same miejscowości i spotykamy tych samych ludzi. Możemy nie widzieć się przez cały rok, ale w jakim sensie są naszymi przyjaciółmi. Takim przyjacielem pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę jest Janek, którego Państwo mogą kojarzyć z naszych teledysków ilustrujących hymny pierwszej pielgrzymki Grzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Szczęść Boże, Janku. Szczęść Boże, proszę księdza. Nie wszyscy wiedzą, że ty masz też rodzonego brata, który ma na imię jak? Antek. Który z Was jest starszy? Ja jestem starszy o rok. Antek jest rok młodszy. No właśnie, widzieliście nasi diecyzjanie, widzieliście pielgrzymi, ale wciąż tak mało o tobie wiemy. E, powiedz, ile masz lat? 11. 11. I na co dzień mieszkasz e, na Śląsku, o ile dobrze pamiętam. A dokładnie? Na Górnym, w Katowicach. W Katowicach. Natomiast my zawsze spotykamy się w zwoleniu w diecezji radomskiej. Radomskiej zdaje się, tak. E, dla, a dlaczego tak się dzieje? Że Ty z Katowic, e, tutaj aż przybywasz, e, specjalnie kiedy idzie Piesza Pielgrzymka Podlaska, żeby nas ugościć. Bo chciałbym pomóc każdemu, bo jestem, wiem, że jestem dobrym człowiekiem. A każdy powinien pomagać każdemu. Co Kuba robi Bogu, to Bóg Kubie. Właśnie, zasłynąłeś pierwszego roku tym, że. Włączyłeś taki supermarketing, reklamowałeś kiełbaski, które według ciebie były najlepsze na świecie, i efekt tego jest taki: nie wiem czy efekt twojej reklamy, czy filmów. Ja dzisiaj te kiełbaski nie dostałem. I to nie jest zażalenie, ale raczej pochwała, że tak skutecznie zachęcasz, bo jedno to przygotować to jedzenie, otworzyć serce. Jesteście piękni, jesteście wspaniali tutaj w Zwoleniu, że to robicie, ale trzeba też zachęcić, bo pielgrzymi są zmęczeni, nie wiedzą, tu jakieś kurczaki, tam gdzieś pomidor, a ty mało tego, że uczestniczysz wraz z babcią, z bratem, z bliskimi, z mieszkańcami, parafianami, parafianami Zwolenia, to ty jeszcze zachęcasz, żeby się to nie zmarnowało, żeby, żeby wzięli. Czy to, to sprawia ci radość? Tak, sprawia mi radość. Bo wszyscy muszą dostać coś do jedzenia, bo szli te, tyle kilometrów, więc im się coś należy. No, przygotowałeś się w tym roku wyśmienicie. Przychodząc tutaj, Ksiądz Probosz mówi, żebyś zdjął ten fartuch. Ja mówię, nie, nie, nie. Janek występował w tym fartuchu, podawał jedzenie, elegancko wyglądał, więc niech do wywiadu także usiądzie w tym fartuchu. Powiedz, bo może nie, nie widać tego najlepiej, skąd ten fartuch pochodzi i co tu jest na, namalowane, co jest napisane, bo tu się troszeczkę schowało. Opowiedz jego historię. Bo to było kiedyś, jak jeszcze babcia nie remontowała kuchni w domu. No i to było tak, że jeden ksiądz, co wjechał na Bermundy, no i przywiózł e, w taki fartuch z Bermund, o taki, jeszcze taką jedną rękawicę kucharską do pieczenia. Taką, jak się ciasto wyciąga, jak jest taca gorąca, to trzeba taką rękawicę kucharską, a ta rękawica kucharska została, została w domu. Okej, okay, no dzisiaj nie była aż tak bardzo potrzebna, ale fartuch jest naprawdę, naprawdę elegancki. A Janek powiedz, jaka jest taka, tak na co dzień twoja pasja, oprócz tego, że chcesz pomagać ludziom i robisz to teraz tutaj na pielgrzymce, to jakie masz jeszcze pasje na co dzień? Motoryzacja albo statki. O motoryzacji to chyba wspominałeś trochę w zeszłym roku. doradzałeś nam, jaki wóz, jaką bazę na wóz transmisyjny mamy wziąć, ale o statkach to jeszcze nie mówiłeś. Powiedz naszym widzom, na czym polega ta pasja, co, co konkretnie cię interesuje. Najpierw się zaczęło od słynnego Titanika. Ze wszystko się zaczęło. No i później tak o wiele tych statkach, że aż doszedłem teraz do wojskowych, do lotniskowców. I innych wojsk, do krążowników, pancerników, superlotniskowców, superpancerników, albo jeszcze niszczyciele, albo jeszcze niszczyciele rakietowe, bo marynarka wojenna USA ma niszczyciel typu rakietowego o nazwie USS Zumwalt CVT 1000 Albo jeszcze dysponuje Ameryka teraz 11 lotniskowcami. Najczęściej to są typu Nimitz, napędzane dwoma reaktorami jądrowymi. Albo doszedł jeszcze nowy lotniskowiec typu Gerald Erford na cześć 38 prezydenta USA. I mają postać jeszcze dwa nowe okręty. USS Enterprise CVN-80 i John F. Kennedy. CVN-79. I historia lotni y morskiego lotnictwa zaczęła się, kiedy montowano pasy startowe na krążownikach, na przykład na USS Pennsylvania. No i później y Ameryka zdecydowała, że przerobi węglowiec na lotnisko USS Langley. Nie miał wieży kontrolnej, co mają zawsze na lotniskach i Miał tylko pas gładki startowy. No i później dodano parę tam ulew. Katapulta. Pneumatyczna, jeszcze haki, żeby samoloty mogły bezpiecznie wylądować. Poczekaj, poczekaj, bo mówiłeś o okrętach, a już teraz mówisz też i o, 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 o samolotach, o lotniskowcach. Rzeczywiście Twoja wiedza wynikająca z tej pasji jest bardzo imponująca. Podsłuchałem tutaj od swojej babci, że podobno miałaś bardzo dobre wyniki w nauce, w szkole. Chodzi o podstawówki, tak? Do, tak? do której klasy? Do czwartej B. Ukończyłeś, czy idziesz? Ukończyłem. Kończyłeś? Je, z jakim wynikiem? Pięćdziesiąt, 50, średnia pięćdziesiąt. 50. No, świ świadectwo z paskiem. Tak. Aha, tak. no i stąd, się, stąd się bierze stąd się bierze ta ogromna ogromna wiedza. Ale wróćmy jeszcze do pielgrzymki, do teledysku, w którym wystąpiłeś. Dzisiaj byłem świadkiem tego, jak rozpoznały cię pątniczki z Żelechowa i zachwycały się tobą, rozmawiały z tobą. Jak, może trudno mówić tutaj o jakiejś tam sławie, ale na pewno jesteś już rozpoznawalny w naszej diecezji i rozpoznawalny na pewno w pielgrzymce. Jak, jak ty to przeżywasz, jak sobie z tym Radzisz. czy to Cię cieszy, czy już przeraża? Cieszę się z tego, że wszyscy oglądają to, a jeszcze do wszystkich powinni subskrybować kanał Faro TV i dawać łapkę w górę wszyscy. Tak. Dołączam się do tego apelu i zachęcam, żeby subskrybować lajkować Faro TV. Ale, no właśnie, wystąpienie w takim teledysku e, może być też, też ryzykowne. Dzisiaj świat niekoniecznie jest przychylny e, katolikom. E, a ty jesteś wierzącym człowiekiem? Jestem wierzącym. Chodzisz na religię i na niedzielne msze? Chodzę na religię i na niedzielne msze chodzę. Okej, okay, a jakby się dowiedzieli tam na Śląsku, na Górnym Śląsku, że wystąpiłeś w katolickim teledysku, to gratulowaliby ci, czy zazdrościli, czy może by się śmiali z ciebie? Może by gratulowali mi, że wystąpiłem i by może jeszcze mi zazdrościli. No co, Śląsk jest raczej takim regionem, gdzie jest wielu wierzących ludzi. Tak, albo jest chyba mniej niewierzących, a więcej wierzących w chrześcijaństwo. Mhm. Ale ty się tym, zdaje, nie przejmujesz, nie wstydzisz się swojej wiary i nawet gdyby spotkały cię jakieś przykrości, to mam wrażenie, że nie wyparłbyś się wiary w Pana Jezusa. No nie wyparłbym się, ale wiem, że nie przejmuje się wszystkim. Jeśli ktoś mówi o tym, że Pan Jezus nie istnieje, to ja odpowiem mu, że istnieje. Trzeba dawać świadectwo, że istnieje. Trzeba odmawiać pacierz rano i wieczorem i chodzić na niedzielne msze do, do komunii, żeby za, e, chleb Pana Jezusa do swojego serca i się wyspowiadać, nie bać się, że Ktoś zdradzi grzechy. Wystarczy, księdzu, trzeba powiedzieć w spowiedzi. No i ksiądz doradzi, co, ma, co musi zrobić, żebyś nie miał tego samego grzechu. Jesteś wspaniałym młodym człowiekiem, i twoje świadectwo, to przyznawanie się do wiary jest niesamowite. Tak właśnie kończył się film, czy nasza rozmowa w zeszłym roku, i tak kończy się tegoroczny teledysk, gdzie mówisz, że pomodlisz się za mnie. Bardzo Ci dziękuję i za ten wywiad i za Twoją życzliwość, za to, że o nas pamiętasz i że zawsze tutaj się spotykamy już co roku, już kolejny raz. I mam nadzieję, że, że będziemy się spotykać dalej, że Ty wytrwasz w że my wytrzymamy na pielgrzymce i że dalej będziemy tą przygodę poznawania Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, kontynuować. Bardzo Ci dziękuję na koniec. Może chcecie kogoś pozdrowić? Antoś siedzi po cichu, no bo, no bo cały show skradł Janek, ale może chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam bardzo moich rodziców, moją babcię też. No i wszystkich, którzy poszli do nieba. Tak, babcię też pozdrawiamy, bo jest przekochana. To ona dzisiaj e, też gościła pielgrzymów i też ją znamy i, i bardzo polubiliśmy. A ty, Janku, kogo chciałbyś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić e, wszystkich pielgrzymów, którzy idą na Jasną Górę. I pozdrawiam jeszcze e, Was, żebyście. E, wytrwali tą przygodę żebyśmy spotkali się w następnym roku. Dziękuję bardzo za wywiad. Kochani taka właśnie życzliwość wielu różnych ludzi spotyka pielgrzymów. Tutaj jak w soczewce widzimy na czym polega chrześcijaństwo na uczeniu się nieustannie. Jak dostrzegać potrzeby innych, jak przełamywać swoje bariery i swój egoizm, i jak czynić cuda właśnie przez tę miłość, przez życzliwość. Yy, dobra, miłości prawdy jest więcej, i wierzmy, że to ona zawsze będzie zwyciężać. Do usłyszenia i zobaczenia nie tylko za rok, ale też w mediach yy, naszych cyfrowych yy, może wcześniej niż za rok yy, i zapraszam na kolejne odcinki. Lajkujcie, subskrybujcie i FARO TV. A na koniec taki prezent od e, naszej telewizji. Magnesy reklamowe na lodówkę. Dwa wzory, jeden dla ciebie, a drugi dla e, Antosia. Macie na pamiątkę. Powieście proszę na można pokazać też do kamery, a wy powieście na lodówce, e, żeby wam przypominały i o nas, o modlitwie Dobra. za nas i o telewizji Faro. Mówił ksiądz Paweł powełoński Faro TV. Szczęść Boże. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.